Przechodzimy do druku 1622, projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa. Do projektu uchwały według druku 1622 minął termin zgłaszania poprawek, to poprawek i taka się zjawiła, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Przyjęcie programu osobowego dotyczącego udzielania mieszkańcom gminy miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania referuje pan Jacek Kowalczyk, tak? Bardzo proszę, druk 1622. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, prezentowany projekt uchwały związany jest z tym, że przestała obowiązywać ustawa pomoc państwa w zakresie dożywiania. Rząd nie zdecydował się, by zaakceptować projektu ustawy, która by przedłużała jej funkcjonowanie. Została przyjęta jedynie uchwała Rady Ministrów, która nie jest prawem powszechnie obowiązującym i stąd dla zachowania rozwiązań, które są potrzebne, które były regulowane ustawą programu państwa w zakresie dożywiania, potrzebna jest ta uchwała. To po pierwsze. Po drugie, ta uchwała jest wymagana przez wojewodę dla otrzymania środków z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania. I po trzecie, ta uchwała umożliwi poszerzenie dzieci w szkołach i przedszkolach, które będą mogły nieodpłatnie otrzymywać posiłek, bo to jest propozycja podniesienia kryterium, do tej pory nieodpłatnie było do 150% kryterium, czyli do kwoty 684 na osobę, a jest propozycja, żeby nieodpłatne było obiady do 912 zł na osobę w szkołach i przedszkolach. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały, a ona również pozwala na zachowanie rozwiązania dotyczącego pomocy przyznawanej decyzją dyrektora szkoły i w tym zakresie jest autopoprawka, która skraca okres, w którym w tej formie dziecko będzie mogło korzystać z posiłku z 6 miesięcy do 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy są inne opinie innych komisji? Nie widzę. Czy są opinie prezydenta? Nie ma. Stanowisko klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Druk 1622. Nie widzę. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1. Tak, jest autopoprawka, którą omówił pan dyrektor. Tak. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.